200 par odtańczyło polonezę na boisku przy trzecim liceum ogólnokształcącym imienia Cypriana Kamila Norwida w Kielcach. Tym samym uczniowie tej szkoły ustanowili nowy rekord Guinnessa w liczbie par tańczących ten taniec. Zanim jednak wykonali efektowny układ, trzeba było odpowiednio się przygotować. Próba została przeprowadzona ściśle według procedur obowiązujących przy biciu rekordu Guinnessa. Obserwowali ją niezależni sędziowie z Urzędu Miasta Kielce, Komendy Miejskiej Policji oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Wszystkich uczestników zarejestrowano, sfotografowano, a każdy etap był filmowany przez 4 kamery. Jakie jest Twoje zadanie w tym dzisiejszym tańcu? Poprowadzić całą szkołę. Będę tańczyć w pierwszej parze z kolegą. Czy jest trema? Nie. Jestem po studniówce, więc nie mam tremy. Już przećwiczone wszystko dokładnie. Wreszcie ruszyli. Teraz rozpoczniemy się. Pierwsza para w lewo, druga para w prawo. Wsłuchani w muzykę i komendy koordynujących układ choreograficzny nauczycieli, uczniowie z wszystkich klas Norwida tańczyli. 400 osób w parach mieszanych i tej samej płci zdało egzamin z integracji i wspólnej realizacji zamierzonych celów. Do pobicia rekordu Guinnessa wystarczyło tańczyć ponad 5 minut. Kielczanie tańczyli o wiele dłużej. 9 minut 30 sekund. Udało się. Kielczanie pobili swoim polonezem dotychczasowy rekord Gniezna, który wynosił 168 par. Było bardzo fajnie, tak. Były jakieś problemy z utrzymaniem tempa i figur? No, czasem się gubiłyśmy, no ale nie było tak źle. Myślę, że wszystko poszło tak, jak myśleliśmy. Super, bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że nikt naszego rekordu nie pobije. Szczęśliwy z pobicia rekordu był dyrektor liceum. Sama radość, że pobiliśmy ten rekord Guinnessa i to jeszcze w tak fajnej konkurencji, w tańczeniu poloneza, czyli naszego staropolskiego tańca, który związany jest z maturą, z maturzystami, którego wszyscy maturzyści tańczą zawsze na studniówkach. No jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwy, że to wszystko się nam udało przebrnąć z całą tą biurokrację i teraz z uśmiechem udzielać pani wywiadu. Dokumentacja z bicia rekordu zostanie przesłana do Londynu, gdzie ma być wystawiony stosowny certyfikat. Pomysł na bicie rekordów przez uczniów trzeciego liceum ogólnokształcącego narodził się w norwidowskiej masakrze rekordów Guinnessa. Stworzyliśmy taką grupę po prostu, żeby coś w tej szkole się działo, żeby Norwidzie zrobiło się głośno. Pierwszy pomysł poza tym rekordem to był nasz Nordab, który przełamał konwencję lipdubów. No i cały czas myślimy nad tym, żeby coś dalej działać, kolejne rekordy. Bo kolejne, czyli gdzieś za miesiąc będziemy próbowali pobić rekord w największej liczbie par. Znaczy nie par, tylko osób mieszczących się w autobusie. Ten autobus musi przejechać przynajmniej 70 metrów. W Norwidzie mają już plany na kolejne rekordy w następnych latach.